Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Po długiej przerwie mam nadzieję znowu wrócić do częstych i bardziej regularnych spotkań. Moja mama ma już 10 miesięcy, więc myślę, że teraz mogę zająć się tym, co lubię najbardziej, czyli do prezentacji gier w formie wideo. Jesteśmy po SN. Na SN pojawiło się ponad 750 tytułów. Pierwsze doniesienia mówią, że pomimo takiej ilości gier, może kilka gier na stałe zawita na nasze stoliki. Dużo gier, aczkolwiek nic rewolucyjnego. Myślę, że powinniśmy się skupić raczej na grach, które są ograne, na grach, które już zdobyły sobie uznanie planszomaniaków. I właśnie takie gry chciałbym Wam pokazać. Na początek chciałbym zaprezentować Wam grę, którą poznałem całkiem niedawno na naszym płockim konwencie gier planszowym Gramofan. Gra Get Beat w wolnym tłumaczeniu Rekin robi Miam Miam. Tą grę dystrybuuje firma Lookworks, która miała też okazję prezentować tą grę na konwencie. Jest to gra z cyklu Party Game. Prosta gra, szybka. Na początek chciałem zobaczyć, czy jeszcze potrafię prezentować i montować wideo recenzję, więc wybaczcie, prosta, prosta, ale fajna gra. Więc na początek oczywiście chciałbym Wam zaprezentować Wam coś szybkiego. Tradycyjnie wracam do swojej formuły, czyli pokażę Wam elementy, pokażę jak grać i na koniec kilka słów na temat tej pozycji. Mam nadzieję wrócić do częstych i bardziej regularnych spotkań z grami planszowymi na wideo. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tradycyjnie zobaczmy, co mieści się w tym pudełeczku do Get Beat. W pudełku znajdziemy przede wszystkim karty. Karty dla 6 graczy w 6 kolorach. Karty mają numerację od 1 do 7. Mają takie fajne komiksowe obrazki. Po drugiej stronie mamy oczywiście nazwę Get Beat i Rekina. Kolorom kart odpowiadają takie robociki, bardzo fajne robociki, coś jak klocki Lego, które mają ruchome elementy, nogi, ręce, oczywiście odpowiadają tu kolorom kart. Każdy z robocików będzie podczas rozgrywki tracił członki, tak? Można mu oderwać rękę, drugą nogę, czyli na dobrą sprawę aż zostanie korpus. Jeżeli jest korpus, to czyli taki gracz odpada z rozgrywki. Ale jeżeli chcemy grać taką wariant dłuższy, można te wszystkie elementy sobie odrywać po kawałeczku. Tak wygląda bardzo ciekawy element. Pływający robocik. W zestawie znajdziemy także kartę Rekina, no i oczywiście głównego aktora, czyli naszego Rekina. Taką figurkę, bardzo fajną też figurkę Rekina. Oczywiście mamy także instrukcję w języku angielskim, widzicie, dwustronną, do tego zdecydowanie skompensowaną instrukcję po polsku, instrukcję, która się mieści na jednej stronie, czyli świadczy to o tym, że zawartość gry, instrukcja, to jest naprawdę bardzo prosta sprawa. Jak wygląda rozrywka w Get Beat? No przede wszystkim nasze robociki bawią się w wodzie, obok tu będzie krążył złowrogi rekin, który będzie wyczuwał swój żer. No i przede wszystkim każdy z graczy dostaje karty. Teraz tak, jeżeli gramy w 5 graczy, musimy odrzucić kartę najwyższą, czyli 5 plus 1, czyli 6 będzie najwyższa. Jeżeli gramy w 4 graczy, odrzucamy 6, czyli mamy 4 plus 1, czyli 5. I te są karty, które będziemy trzymali przed sobą. No, czas pokazać Wam rozgrywkę w Get Beat. Pokażę Wam rozgrywkę 4-osobową. Najlepiej położyć nasze robociki w jednym kierunku, żeby płynęły w jednym kierunku, oczywiście w swoim kolorze. Każdy gracz bierze karty. Jak wygląda rozgrywka? Ona się składa jakby z takich 3 faz. Pierwsza sprawa, gracze wybierają kartę i kładą przed sobą zakrytą kartę. I na 3-4 tą kartę odkrywamy. Jak wygląda sytuacja? Mamy 2 dwójki, 4, trójkę i 4. Teraz jeden mankament tej gry, no właśnie mamy białego naszego robocika, karty są siwe. No to jest taki trochę fuszerka, ale do wybaczenia. Teraz gracze wykonują swój ruch. Jeżeli gracze mają takie same cyfry, czyli remisują, ich robociki nie ruszają się, czyli biały ani zielony nie rusza się. Później w kolejności rosnącej
żółty rusza się do przodu, czyli idzie na początek kolejki. Później rusza się gracz fioletowy. I tak wygląda zagrywanie kart. Ruch w wodzie jakby tutaj przyciąga rekina. W pierwszej fazie nie ma fazy miam-miam, więc rekin już wyczuł żer. W kolejnej fazie, jeżeli będziemy zagrywali te karty, po odsłonięciu oczywiście karty kładziemy na poprzednio wyłożone i widzimy, jak sytuacja wygląda. Czyli teraz tak, jedynka, najmniejsza, zaczynamy od najniższej. Zielony ucieka. Ucieka rekinowi. Później mamy następną trójkę. Trójka, biały też ucieka rekinowi. Później jest czwórka. Czwórka żółty ucieka. I bordowi jako ostatni ucieka. Więc niestety zielony jest, ruszał się jako pierwszy, aczkolwiek słabo to wyszło. Niestety rekin go dopada i w tym momencie możemy poświęcić nogę. W takim wypadku zielony idzie na początek kolejki i zabiera wszystkie karty do swojego stosu. Jeżeli graczom została na ręku tylko jedna karta, wtedy mogą dopiero dobrać karty, które leżą przed nimi tylko w takim momencie. Albo dobierają karty, kiedy nasz robocik został ugryziony przez rekina i wraca na początek kolejki. Gra toczy się do momentu, kiedy zostały tylko dwa roboty. Rekin oczywiście zżera robocika, który został na końcu. Wygrywa ten, który przeżył tą ucieczkę, czyli w tym wypadku żółty. Zobaczyliście, jak wygląda GetBeat. Sami widzicie, że gra jest bardzo prosta, ale pomimo tej prostoty nie jest prostacka. No, wymaga troszeczkę pomyślenia, wymaga kombinowania, trzeba uciekać przed tym rekinem, także tutaj no, ten poziom skomplikowania jest niewielki, aczkolwiek gra wymaga troszeczkę skupienia i pomyślenia. Jeżeli chodzi o wykonanie, no, widzicie, gra fajnie się komponuje. Bardzo grube karty, te robociki myślę, że będą służyły na długi czas. No, trzeba pilnować tych elementów, żeby się nie pogubiły, ale tak poza tym gra naprawdę bardzo fajnie wizualnie wygląda. Jeżeli chodzi o samą konwencję i fabułę, no, trzeba powiedzieć, że gra jest nastawiona troszeczkę na lekki szok. Na początku, jeżeli mówimy o tej grze, mówimy o robotach, mówimy o rekinie, no, następuje takie lekki szok, skojarzenie oczywiście ze szczękami, z tymi porozrywanymi ciałami, z członkami, ale na początku tak gra wywołuje mieszane uczucie, po kilku rozrywkach jest tylko i wyłącznie śmiech, wodze fantazji oczywiście gracze puszczają, wymyślają, robią skojarzenia, już tutaj pokazują, jakby uciekali mnie przed tym rekinem, bez ręki, bez nogi. Także testowałem tą grę w różnym towarzystwie, na imprezie departamentowej, zabawa była wyśmienita, w zakładzie karnym. Efekt był taki sam. Początkowy lekki szok, takie zmieszanie, ale później już tylko zabawa i oczywiście ta fantazja, która oczywiście jest bez granic. Gra spisuje się świetnie, oczywiście to jest gra z cyklu Party Game, więc polecam ją oczywiście dla większej ilości graczy. Można grać przy dwóch czy trzech osobach, ale to myślę, że zdecydowanie najlepsza zabawa jest przy czterech, pięciu, a nawet sześciu graczy, także myślę, że śmiało powinniście tę grę spróbować. Według mnie to jest 100% skuteczność, 30 minut rozgrywki, mnóstwo fajnej zabawy. Gra nie jest droga, także też powinniście to wziąć pod uwagę. Myślę, że gra godna wypróbowania. Spróbujcie. Mało mamy takich party game, takich w zasadzie niejednoznacznych, bo gra na początku wywołuje mieszane uczucia, ale później można śmiało, fajnie się w tą grę bawić. Polecam, zagrajcie, spróbujcie. No, tyle, jeżeli chodzi o 40 chyba pierwszy odcinek podcastu wideo. Już niebawem mam nadzieję, że pokażę Wam coś bardziej skomplikowanego, bardziej złożonego. Coś, co powinno Was zaciekawić. Marek Wysocki, Planszolandia. Gry planszowe na wideo. Do zobaczenia.